Kolejny odcinek drogi 454, przebudowany na odcinku 1 km pomiędzy miejscowościami Kup, Dobrzeń Wielki. Cała inwestycja, koszt 800 tysięcy złotych. Gmina Dobrzeń dołożyła do tej inwestycji 200 tysięcy złotych. Bardzo się cieszę, że przy niewielkiej, ale bardzo istotnej inwestycji się dzisiaj spotykamy. To kilometr między Kup a Dobrzeniem. Prosta droga, która bardzo, bardzo wymagała interwencji i dzięki temu, że udało nam się znaleźć w naszym budżecie województwa, już poza środkami europejskimi, ale z własnego budżetu województwa te kilkaset tysięcy złotych i pan wójt dołożył 200 tysięcy, to dzięki temu 800 tysięcy w sumie widzimy za nami. Nas to bardzo cieszy, bo to poprawi jakość jazdy dla kierowców, tak, i poprawi komfort na tej drodze, nie ma co ukrywać. Także czekamy, powiem brzydko, na następny odcinek, który zamknie nam całą tą drogę między Dobrzeniem Wielkim a Kup pod jednym wspólnym mianownikiem zrealizowana. Z naszej strony jako firmy jest to kolejna robota w tym ciągu dróg, więc mamy przyjemność remontować z roku na rok, corocznie wykonać kawałek tej drogi. Ten akurat odcinek, z uwagi na to, że wcześniejszy stan nawierzchni na to pozwalał, przeszedł nie całkowitą przebudowę, tylko remont. Były wykonywane poszerzenia, po czym i wymieniona nawierzchnia bitumiczna, wykonane pobocza, czyli stosunkowo prosta robota, czas wykonania około miesiąca.